Dzień dobry Państwu. Pierwszy instrument, o którym chcieliśmy Państwu powiedzieć, to jest grzechotka. To jest instrument międzypokoleniowy. Tak naprawdę każdy z nas w każdym pokoleniu miał taką grzechotkę nad swoim łóżeczkiem. To jest pierwszy instrument, który weźmie główną rolę w naszym koncercie. Drugi instrument, o którym chciałem Państwu powiedzieć, to jest bęben. Tak naprawdę jak byliśmy w brzuchu naszej mamy, pierwszy narząd, który się nam rozwinął, to było ucho. I prawdopodobnie pierwszy dźwięk, który nasze ucho usłyszało, to był dźwięk serca naszej mamy. Bębny są odpowiedzialne tak naprawdę za rytm w orkiestrze. Mówi się, że rytm to jest serce orkiestry. Tak naprawdę każdy z nas, każdy może grać na bębnach. Bębny to są instrumenty dla każdego. Jeżeli ktoś potrafi chodzić, potrafi też grać na bębnie. Mówi się, że muzyka to jest budowanie relacji. Tak naprawdę rytm to są relacje pomiędzy dźwiękami. 2 godziny dla rodziny, akcja tegoroczna jest związana z muzyką i to jest tak naprawdę taki czas, w którym możemy poświęcić sobie trochę czasu na budowanie relacji. Definicja rytmu w muzyce to są uporządkowane dźwięki w czasie. Jeżeli chcemy zbudować z kimkolwiek relację, musimy mu poświęcić czas. Muzyka to jest budowanie relacji, dlatego zachęcamy Państwa do tego, aby w tegorocznej akcji 2 godziny dla rodziny pomuzykować sobie trochę w rodzinnym gronie. Gdyby Państwu brakowało pomysłów na to, w jaki sposób pomuzykować, gdyby ktoś nie był osobą muzyczną, tak naprawdę na stronie Fundacji Humanites, na stronie Mam Rodzinę, jest gra. Taka gra, która nazywa się Pentatonic Game. Jest to prosta gra muzyczna, rytmiczna. Można z nią pobawić się z dziećmi, można z nią pobawić się w gronie rodzinnym. Bardzo gorąco do Państwa do tej gry zachęcamy. Ostatnią rzeczą, o której chciałbym powiedzieć, to to, że naszym marzeniem, myślę, że moim zawodowo się tym zajmuje, ale też i myślę, że to marzenie podłącza się pod tegoroczną akcję, to jest to, żeby w Polsce, ale myślę, że nie tylko w Polsce, żeby edukacja muzyczna była tak samo obowiązkowa jak nauka czytania i pisania. Tego sobie i Państwu życzę. Państwa zapraszam do spędzenia aktywnie tego czasu, tych 2 godzin, choćby nawet z zabawą z instrumentami i z dla rodziny.